W tym zadaniu musimy obliczyć ile jest równy iloczyn wszystkich rozwiązań następującego równania danego w postaci iloczynowej. Wiemy, że iloczyn kilku czynników jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy któryś z tych czynników się zeruje, czyli albo ten nawias jest równy 0, czyli x 4 równa się 0. Lub ten nawias się zeruje, czyli x kwadrat minus 1 równa się 0, czyli rozwiązaniami tego równania będą rozwiązania takich dwóch prostszych równań. Z pierwszego równania otrzymujemy jedno rozwiązanie x równa się 4, lub z drugiego otrzymujemy, że x kwadrat ma być równe 1, czyli x może być równe 1, lub x może być równe minus 1. Takie dwa rozwiązania ma to równanie kwadratowe. No i oczywiście mamy jeszcze to pierwsze rozwiązanie z tego równania liniowego. Czyli ostatecznie otrzymaliśmy, że nasze równanie dane w postaci iloczynowej ma trzy rozwiązania. 4, 1, minus 1. Musimy obliczyć iloczyn tych wszystkich rozwiązań, czyli wymnażamy po prostu te liczby. 4 razy 1 razy minus 1 to się równa 4 razy minus 1, czyli minus 4. Zatem poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.